Purifier, ten elektryczny, to całe no, życie. tak, właśnie ja tego nie widziałem, nie? Całe życie mi się zmieniło, nie? Gdzie się go postawić w Zaraz ci końcu? pokażę. Oh my god. Musisz to kurna zobaczyć. Gdzie jest mój kursor? Okej. Musisz to kurna obczaić. Chodź, o gdzie jak do kuchni wszedłem? To nie jest w kuchni, to nie jest u góry, to jest na dole. Chodź na to, zobacz to. Widzisz to? I ty se możesz po prostu tutaj przyjść i wziąć ile wody chcesz. Zobacz, zobacz to. I on zacznie pracować, widzisz? I mamy wodę całe życie. Jedyny problem to baterie, no ale to jest do ogarnięcia, nie? Baterie mamy na ładowarkę, nie? Teraz następny... Następna rzecz... Potrzebuje więcej metalu. To na pewno, to już... Czy my płyniemy? My powinniśmy płynąć. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy przy wyspie. Ej, może się wyspa zresetowała, może trzeba metal detektor wziąć i ogarnąć. Dobry pomysł. Czekaj, tylko chwila, bo ja chciałem coś zobaczyć. Chciałem zobaczyć, a... Co? Nie, to jest napis nad swoim biurkiem. Yes. Yes, indeed. Ja chciałem zobaczyć water tank. Bo wiesz co by było fajne? Jakbyśmy poprowadzili wodę do water tanku do góry, żebyśmy nie musieli latać na dół po wodę. Rozumiesz o co chodzi? Water tank to jest... Trzy ingoty. Zaś titanium ingoty. Tak jest. A, no dobra, ale to jeszcze... A co do pipe? Ja czekaj, a my nie mamy w środku? Nie wiem. Nie wydaje mi się, co zrobiliśmy. Mamy dwa. O, jeszcze jeden. To czekaj, zaraz zobaczymy. Bo co jeszcze chciałem zrobić? A te sprinklery? Jak te sprinklery się robi na przykład? Tu trzeba mieć water tank podłączony do tego. No ja wiem, no dobra, no okej. Ale... Ale... Okej. Zobaczmy circuit board. A jak się robi circuit board? I bolty. Wine gold, copper i plastik. Copper mamy dość? I... Zajebanie. Dobra, teraz potrzebujemy tylko... tego wine godu. Dobra, widzę, że metalu trochę mamy. Wine gold, tu masz 3. Okej. Nie, 19... No, ale 19 jeszcze do przerobienia. Dobra. Wiernijmy to ma... Czy ja mam metal detektor w ogóle? Nie wiem mieć. Nie skończył się on w tym. Może on się skończył, bo nie widzę. Okej. Okay. Trzeba baterię i scrap. Dobra. Może to wszystko trzeba znowu robić. Scrapu nie mamy. Chyba. Scrap? Nie. Ale jesteśmy przy wyspie, więc może można. Dobra, musimy zacząć też ogarniać kilka rzeczy. Okej. Okay. Wpierw może pozbywię się rekina. Będzie jedzenie przy okazji. Mhm. A maczetę mam, okej. Okay. Come on! Gdzie jest? Masz. Dość to. I ty. Dwa razy już dostał. Zaraz wróci, nie bój się. Ja bagała nie raz na trafię. O, idzie. A, jak zmienił kierunek na ciebie nagle, to było dziwne. Widziałeś? Nie trafił. Nie trafił. No ale dziwny. A jest coś. Ja go od góry atakował. Więc... O ty kny... No nie, nawet nie zdążyłem. Nawet nie zdążyłem. Schody, on się tu wziął. Nie wiem, kurde właśnie. Cześć, że tu dwa są, nie? No jeszcze noc. Kurna, dziabnął mnie. Mnie już kilka razy dziabnął. Musimy patrzeć. O, płynie. I co? Trzeba było? Poszedł, już. Spokojnie, Andrzej, nie zrobił się. Będzie w końcu jakieś mięsko, to dobrze. A tylko wiesz, że my nie mamy metal detektora, nie? Wiem, ale tam metal nie, bo... powinniśmy mieć, żeby do przytopienia, ale drewno też jest. No i nie mam skrapu, żeby go zrobić. Mamy problem. Jest to podawcze, tylko słyszę. Serio? Techno, nie? Oh my god. No, ale techno już lepsze niż to, co to wtedy grało, no. O, nareszcie mam co rzucić na mojego elektrycznego grilla! No ale, okej. Okay. Okej, okay. O, nie mam dość, żeby zobaczyć, czy on jest podwójny.
Już rzuciłem 4 mięska, wydaje mi się, że się jeszcze 2 zmieszczą. No, albo... bo tak, tak, chyba tak jest. Wiem, albo 6. Ale fajne. Ciekawe, jak szybko się zużyje bateria. Nie wiem, można nadać. U góry chyba jeszcze są dwie naładowane w ogóle, więc... Powinny być, no. Nie, jedna jest. No tak, bo wziąłem jeszcze jedną do Water Purifier. No musimy zrobić dużo baterii w każdym razie. Znaczy, Advanced Battery, to też można zrobić. Chyba zaczęła napierdzielać wodą. W sensie deszczem. Wodą z nieba. To jest takie, well, yes. O, Jesus, ono... Coś się stało! Ja mówię, co mi się dzieje z ekranem teraz? Statki już rzuciło, kuźwa, tak go obrzuciło nagle hopie. Miotło nami, kurna. Co się dzieje, Michał? Hopie, fale? Skapnął. Muszę wskoczyć! No, kurwa! Panie! Co tu się dzieje? O! Jestem! Obracamy się w drugą stronę, wpływamy na wyspę! Fale są, moment, dam ci do skrzyni. No tak. Daj, Jezus! Jak masz w skrzyni? Jezus Christ! Widzisz co się dzieje? Skrab! Fale są, chuj! Jeden. Dobra, skąd ten skrab wziąłeś? Skąd wody? Dobra, potrzebuję zrobić baterię. No bo nie chcę brać tamtej, no bo to będzie bez sensu. No weź tamto, co się dzieje? Wyszedłem ze skrzynki, byłem gdzie indziej. O, 380 stopni się obracamy, hopie. No właśnie, widzę. Kurwa, kaj jest kotwicę, żeby się kotwicę nie kotwicę. Łare, ja pierdolę, kotwica gdzieś tam pizdu do tyłu i za nami. O, co się dzieje? Ja faktycznie się obróciliśmy o 360, o co tu chodzi? O 180 raczej. 180. 360 chyba też się obróciliśmy już. Nie wiem, nie, obracamy się powoli. A potrzebuję tej baterii. Koper ingotu. Co, ja przetopię ten koper i będziemy mieli. Drewno. Nie masz drewna? Serio? Drewno jest, no ale żal drewno, no. A jest electric smelter też możemy mieć. No dobrze. Obróciliśmy się. Akurat Electric Smelter nie jest aż tak wymagany. Coś tam jeszcze było, co chcieliśmy robić. Właśnie, moim zdaniem to Water Tank byłby fajny tutaj u góry. Bo Water Tank potem pozwoli nam robić te spryskiwacze, które będą dobre. Coś jest... Jak cię ta kotwica tam idzie? O co tu chodzi? Mówię ci, nas to obróciło. Jezus. O, wypadłem ze statku, który się cały czas obraca, to nie jest dobrze. Wejdź na górę. Coś się stało? Paliwko załaduję, czy ja go mam? Bum, 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 bum. No czy tam się przetapia ten koper. Do czego potrzebujesz kopera? No do tej baterii, no. Pali się to. Mówisz, że potrzebujesz, tu masz drewna. Co tu narzekasz na brak drewna? Więcej. Chyba 60 desek. Jak tam Janusz? Janusz jest gotowy, żeby go wymilkować. Milki milkować. Milki łać? Milki wilki. Jakim cudem te cudowne słuchawki z Razera tracą połączenie z moim komputerem, który jest jakiś metr, półtora metra ode mnie? A jak szedłem do góry, do pokoju do góry z tymi słuchawkami, to działały bez problemu. Co jest przeszkodą między mną a komputerem? Panie, wszystko. Zatopił się ten koper w końcu. No, mamy koper. Czyli teraz mogę zrobić simple battery. I teraz będę potrzebował. A jak to jest advanced? Advanced battery jest titanium ingot, kurna, 4. My god, tego nie zrobiłem prędko. A, dobra, teraz chciałem metal detector. Dobra. Czego metal detector? Nie masz siekiery w topie. Mam. Daj. Okej, czekaj. Jeszcze potrzebuję 2 skrapu. No to płyń. Chyba ja ci dam ten. Gdzie jest skrap? No właśnie, czemu nie mam haku? Czemu jestem taki biedny?
A tego reki, ten reki pewnie już wrócił, dobrze. Nie wiadomo. Ja pierdzielę ten statek. Ja nim. Ja już zapomniałem, jak skrab wygląda. O kurwa, na reki nie jest oczywiście, no to jest... Co? No jak ja mam cokolwiek tutaj zebrać? Ja bym go zabić wpierw. A ja go nawet nie widzę. No co ty, skąd się przyszedł? Czy noc jest, nic nie widać. Tatek się obraca, kurna. No, jaki ten kurna rekin z nienacka, no normalnie, no, no. Mamy już ten. Nie mam życia, to ja tu zaraz ginę. Jak ja patrzałem na życie, ja zaraz ginę. I zabił mnie. O, weź mnie podnieś. Jestem przy wejściu dosłownie. Fajny betes. Masz tu łóżko? Czemu nie masz łóżka u siebie? Jeszcze nic nie przestawiałem, to jest wszystko w trakcie roboty. Nie, tylko nie łóżko masz tu? Nie. Jaka jest łóżko? No, cześć, jest. Cześć, a łóżko mam w ekwipunku. That wouldn't be good. O, ja się obudziłem. A, tak, w ten sposób. O, ale przynajmniej nie pada. Super. No. Mam razem sobie to wrzucę. Boże, fakt, że ja nie muszę kurna napełniać tej wody, to jest po prostu coś cudownego. Jedyne co potrzebujemy to... baterie. No ale czyli będziemy musieli cały czas teraz latać, ale nie, w sumie nie cały czas, bo możemy ją ładować, ale potrzebujemy więcej baterii, to na pewno. No jak będą advanced baterie, to nie. Weź mi pomóż zabić tego rekina, no bo kurna to jest... Ja nie mam teraz życia nawet, żeby tam lecieć. Ja nawet nie mam życia, żeby tam lecieć. Ja go spróbuję tutaj ciachnąć. Coś go tam diabłem, no. Coś go tam diabłem. Ale nie wiem czy... Staram się go ciachnąć od góry. O, widzę go, widzę go. A, ciachnąłem go stojąc na statku. Gdzie on jest? Jeden cwaniak. Nie, ja zaraz ginę. To. Gala. Wymiana. Ale go diabł. Okay. Ja nie mam życia. Zmiana. Ja też nie mam życia. Chyba musimy sobie zrobić tą maść leczniczą. Nie ma? No nie, bo on nie przypłynie, dopóki ty tam nie zejdziesz. Maść lecznicza, jak to się robiło. Czy to w ogóle mamy? Jeszcze brakuje mi skrapu. Research tutaj było. Nie brakuje, no bo nie mamy gdzieś skrapu. A jajko trzeba. A jajka, no właśnie, te jajka jakbyśmy zbierali, no to może by było... Mamy właśnie gdzieś, są. W lodówce pewnie, w lodówce powinny być. Wiem, że ta lodówka to po prostu szef. Co, wziąłeś te jajka? Nie, cztery jajka tam jeszcze są. On pewnie zrobił, ja idę po jajka. Już masz. A musieliśmy dopiero się tego nauczyć? Tak. Seriously? Seriously. Oh my god. A, 6 honeycombów, klej i 2 jajka. Dobra, honeycombów masz dość. O to się nie martw. Klej? A, klej. Klej ty też gdzieś powinien być. A, klej to ja nie wiem. O, dobra, mam. Klej to mam, dobra. Mówię ci, że to ja tu będę prowadził ten system rur potem, te water tanki, spryskiwacze, to będzie wszystko zautomatyzowane. I nie będziemy musieli nigdzie latać już za wodą. Jedyne co, to baterie trzeba będzie przekładać. Nic więcej. Tylko musimy je zrobić. Skrop. Simple battery. Masz tu te healingu? O, dzięki, przyda się. Idziemy na polowanie. Czekaj. Ja sobie go... Zobacz jak to będzie wyglądało, jak się będę smarował.
No i na jedną rękę tylko. Bo ta ręka była zepsuta. Dobra, chodź tu. Okej. Tam jest. Głowa. Oczy dookoła dupy. No płyń do nas. No płyń! I dare you, I double motherfucking dare you. O, chyba teraz płynie. Albo... Chodź tu. Okrąży statek. No dawaj, do niego. Trafiłeś go. Jeden. Zaraz rzucę na grilla, nie martw się. Dobra, teraz muszę... Czekaj, najpierw po scrap. Jak wyglądał scrap? To są takie kawałki, nie? Metalu wystające z ziemi, jak się nie mylę. Wygląda jak scrap nas. Jak to inaczej... I guess you're right. I guess. The fuck, widzę tą kotwicę tutaj. Kilometr od statku. No nie chcę nie mówić, jak skrapu to robiłem. Bo już to zebrałem. A bo ty zbierałeś coś, czy co? Aha. No. Zebrałem jeden skrap. Nie potrzebuję dużo, bo ja mam, mi tylko brakuje jeszcze jednego do złoń. O, widzę. Icy. Nie ma metalu? Patrzyłeś tu za metalem na przykład? Tam zebrałem już coś. Okay. Coś tam było. No jeszcze trochę skrapu. Jak zbierać skrap? Skąd zbierać skrap, no? Skrap z wysep. To jest właśnie problem, bo tam wiesz, będziemy potrzebowali. Do czegoś będziemy potrzebowali. Do czegoś będziesz potrzebowała, a potem nie masz. Rozumiesz problem? Dobra, mi wystarczy, żeby zrobić tego. Żeby zrobić metal detektora. Nareszcie. Powrót króla. Urzucę tylko kuberkina. Rzucę mięsko na grilla. Zobaczcie, ile się mieści. Ta! 6 w sumie się mieści. No to widzicie. Gówno. Uwielbiam, że mamy grilla w lodówce. Aha. Napiłem się wody, jestem uradowany. I teraz, a dobra, idę na plażę teraz. No okej, okay, coś jest. Już idę. Będzie na górze. Where is it? Czyli nie na górze. No częściowo tak tu, no. Ech. Ech. Weź, zobacz co to jest. A. Śmieci, ale z drewna. No czekaj, jest. Ile to za kierek? Nie zgadnę, skrap? Tak, nie, skrap, kurwa. Nie masz skrapu, masz? Dali ci coś skrapu, poczuję jeden zupełnie. Daj mi jeden. Masz wszystko. Będę mógł sobie zrobić swoją własność. Moje tak się zaraz skończy. To jest takie, a nie było sensu brać od ciebie. A tam masz jeszcze jakieś drzewa? U góry jest. Drzewa? Co u góry? Drzewo. A, no to jak chcesz, możesz ściąć. No i pójdę. Co ty myślisz? No i pójdę. Oho! Ho! Dużo drewna było. Ja się tu była skrzynkę. Napić się może. Co ja wyrzucam? Kurna, już nie mam miejsca na nic. Czego mam za dużo? Nie potrzebuję redsitsów. Co to zaś? Decoration package. Nie wiem jeszcze, czekaj, bo coś wypiłem, się boję, że... Redsits. Kokonat. No kokonat by się przydał. Palm seeds by się przydało. No ale mam za dużo rzeczy. Może zjem sobie tą rybkę.
mam za dużo rzeczy. Dobra, reszta jest okej. Gdzie jest statek? Jezyk. Pięknie. No więc mamy to, mamy tamto. Możemy odpływać, bo to już nic nie ma. No. Podnieś tą kotwicę, która nas kręci wokół, kurde. Co to się tam za development na froncie dzieje? Wyniki odpalać? Tak. Tak patrzę na ten wiatrak obrodzony, mówię, co to za elektrownia się tam tworzy? Powiem, ja to wiatrak... No, to już zostawię. Może to tam być, no. Będzie takie obudowane. No. Bo, aha, no bo on jest taki duży, nie myślałem, żeby go cofnąć, ale on jest duży. Tam se ci, cisą se. Zwierzątka nasze kochane. Te drzewa wszystkie rosną, one są podlane? Chyba są. Tak, ja je podlane. Jak my tam daleko od czegokolwiek? To ciekawe, że jesteśmy cały czas 1500 metrów od tej wyspy, do której mieliśmy płynąć. Fascynujące, isn't it? Teraz co ja miałem potem, jaki był potem plan? Chciałem zobaczyć, jak się otwiera ten decoration package. To co przytrzymujesz? A, przynajmniej jak go trzymasz. No tak, bo jego trzeba otworzyć. No ale mieliśmy już kurtynkę, nie? To jest inne. To jest inne. Gdzie to było? W lokacji. Anca. No nie widzę tej. To jest ta sama. Albo nie, trzeba, bo ona będzie w kurtynce, w sensie. A, możesz sobie wybrać. Gdzie były te kurtyny? Ja jestem ślepy chyba. One jest tam, jak masz te, no, krzesło na samym dole i potem... Tak. Zobaczysz, no, co... jeszcze masz, nie? To, aha. Ona jest taka zwijana. A. Dobra, mogę spróbować, zobaczę jak to wygląda. A, to jest, wiesz, na te, a, na te pół okna. A, do już fajne. No, czekaj. Tutaj, wiesz. Już mam jedną. Do kuchni, tak? No. Okej, okay, będzie fajnie, tak? Będzie fajnie. Ile ja mogę... No to trzeba liści tylko do tego, masz? No. To będzie też taka fajna ozdoba. Uwielbiam na naszą kuchnię, ona tak się czuje trochę jak na jakiejś wsi. To jedno. Czuję się jak jakieś wsi, kurde, tu taki jakiś stół w kącie, tu można by krzesło postawić. To, tu potrzebne jest krzesło właśnie przy tym stole, tak centralnie z boku. A nie, ja chyba mamy gdzieś. Czemu drzwi zamknąłeś? Bo tu za dużo miejsca. Tak. Tu jest krzesło dos. No ale czekaj, robię nowe, no. Czekaj, czekaj. To, co tak wygodnie sobie siedzisz, co to ma być? No co, to porobimy kurtynki, później nie co będziemy widzieć, co przed nami. Nie? Nie no, ja będę je otwierać, nie? Ja ogólnie jeszcze tam mam plan, ja tam będę sobie balkoniki, żeby widzieć, co jest przed nami. Ja nie mogę tak cofnąć, co jak to chodzi. Co dzieje, co za... Zobaczyć, jak to będzie. Ale świetnie. Bo jak się wychodzi... A, jest okej, chyba. Okej. Pewna kurtynka by tu. No, możesz sobie usiąść w kuchni, jak chcesz, wiesz? Wow. Ja będę potrzebował, bo nie da się ściany tak usunąć tak po prostu, nie? Nie, musi mieć siekierę. Dobra. Ja mam siekierę. Myślę nad planem, czy... I chyba zrobię taki nawet balkon z tyłu za tymi oknami, że będę mógł sobie obejść. Te statki stare to tak miały. No. Właśnie, tylko przeniosę sobie ten kalendarz.
I wyjście sobie zrobię z tej strony. Chociaż czekaj. Nie, wyjście będzie z tej strony. To jest tam miejsce. Patrzę za wyspami też, nie? To jest z prawej strony wyspa. Kierujesz nas tam? Ty tu jesteś kierowca. No. Pracowałem, no dobra, no. Teraz mnie myli ten wiatak, bo nie wiem gdzie jest step. Dobra, już jak już kierujesz, to kieruj. Ja zrobię sobie mój balkonik, lajkonik. I się robi... A, bo to trzeba mieć ten młotek taki. A ci, czekaj, bo chcesz... Będziesz potrzebował... no, tego swojego... Co? A, no już zaraz. I jak daleko? Jeszcze trochę, to zobaczysz zaraz. No nie da mi zbudować, no nie da mi. To do farby też gdzieś trzeba będzie potem zrobić, bo to się przyda, ja będę chciał malować. Będę chciał malować ściany. Jeszcze trochę na prawo możesz spokojnie odbić. Co tak pluszcze? O, łapie się. No tak pluszcze. Miejmy pod prąd. A w prawo delikatnie. Nie, już git. No trzeba będzie podpłynąć. Znaczy ja muszę sobie, kurna, czekaj, ja muszę zaraz wrócić. Muszę zaraz wrócić, zaraz wracam. Ale już jestem. O, idź! Umieram. Z swojego biura zrobiłem ci coś ciekawego. Okej. Okay. Słyszę to tak na tu. Co mi zrobiłeś? O, ale to stylowe jest! Panie!
się otwiera. Ja pierdzielę, ale to akurat fajnie wygląda. To wygląda jak takie domowe bardzo. Ciekawe, czy da się pomalować. Ciekawe. Fajne. Wydaje mi się, że będzie się dało płaszcza, ale da się pomalować. Tak, bo chciałem sobie balkonik zrobić. Aha, bałem się, że się nie da, ale się da. Ale pięknie, nie będę go super wystawiał, tylko tak właśnie delikatnie. I do tyłu pójdę. Tylko no, czy... Proszę. Tylko właśnie myślę, żeby to jakoś sensownie zrobić, bo mogę sobie zrobić... Owaj. Ale to... Czy to by mi wystarczyło? Byłoby idealnie. Tak. O, pięknie. Pięknie. Pięknie, czekaj, bo nie jestem super dobry w budowaniu. Chwilę mi to zajmie. A, drewno. No właśnie. Mamy drewno, czy już zużyłeś wszystko? Mam 3. O mój Boże, wszystko zużyłeś. Dobra, nie, jest okej. Ja muszę metal detektor wziąć. Sobie wiesz, na dole to może być biuro, a u góry to może być sypialnię swoją, nie? No może. Jestem bogaty w pomieszczeniach, kurwa. No, o, honeycomby są gotowe. Ja muszę coś powyrzucać w ogóle. A, kalendarz muszę gdzieś dać. Właściwie może. Pięknie. 114 dni. To do farby, tą maszynkę ja też gdzieś zrobię po prostu. Muszę zrobić miejsce na to. Tutaj po prostu zrobię i tyle. Obok tej wody. To, że mamy te metalowe obramówki, to jest zbawienie. To jest prawdziwe zbawienie. Dlaczego jeszcze... Okej, mango nie potrzebuję. I nie potrzebuję tyle koperu mieć przy sobie. Gdzie ja wchodzę? Gubię się na własnym statku. Potrzebuję... Cholera mi tyle biców w sobie. O co tu chodzi? To by trzeba... Ja przetopię trochę tych... No, nie, tych właśnie wangodów, wiesz? To gówno się przydaje i wsadzę mango do lodówki. Ale się kurczę. Brakło mi trzech desek do nowej siekiery. No ja ci dam, chodź. Chyba nie słyszałem. Albo przejem, może będzie w tych. Grywa. Jak będziesz chciał, to ci dam. Ja muszę wziąć metal detektor i iść tak czy inaczej i zobaczyć, co jest na wyspie. Zobaczę... Chcesz? Dobra. I teraz... A nie, dobra, już mam. Masz? Już mam, było wystarczająco w tym siatkę. Dobra, już czekaj. Jedziemy. Seryjnie, nie? Mam jakiś problem z połączeniem chyba tego. Ławek z komputerami. I co chwilę tylko... Tu. I na chwilę się rozłączają. Nie, rezerw ma tak. Metal detektor? A, tak. Co? Coś silny. Dwie wyspy w jednym? Tutaj. O. Achievement unlocked? Co to jest? Drugi. Czytaj te niemory. Co my możemy z tym zrobić, panie? Water tank. Yes. Co, coming together. No, głodny jestem. I tak musimy jeszcze zabić rekina, żeby skraw wydać. No tak, to jest... Nasz statek to już wygląda masywnie, ci powiem. I zaraz jeszcze będzie balkonik z tyłu, panie. Ja ci powiem zrobić dwa balkoniki, żeby jeszcze tam na dole i tam u góry też. A, proszę, ojciec, co tam? To... Bardzo ładnie. Tak, tutaj. To jest na ja sobie zrobię potem te chocochino, no. Panie, no dosłownie wiesz, odkryliśmy Dolce Gusto, nie? Jak to do kawy kupiliście? Co? Kupiliście sobie ekspres do kawy? Tak, bo Tesco jest za 30 euro. Pierdolisz?
No znaczy, no jak masz tą klapkart kartę, nie wiem, nie? Ojciec nie miał klapkart karty. O Jezus, reki. I babka mówi, wiesz, no bo normalnie 110, nie? Za ten sam ekspres. I babka mówi, a tu czekaj, ja pójdę do koleżanki, wezmę klapkę, kartę i ci ten za 30 euro damy, nie? No wie, kurde. No weź ten ekspres. Weź te bańgody cholerne. To przecież. One się przydadzą, nie bój się. Zobacz, tam sobie kuźwa dostanę wypłatę, sobie pójdę kupię. No za 30 euro to jest ten taki, wiesz, to nie taki super mały, bym powiedział. Normalny, wiesz, do czegoś to. Zawsze lubiłem te czekolady z tego. Tylko, bo, no ja wiem, bo ja mam Nesquika, nie? No i jest okej, ale jest jeszcze inna czekolada, która się nazywa Chococino. I ona to, on nawet powiedziałbym, że jest lepsza. Taka czekolada bardziej, niż takie kakao. A ten ojciec co teraz wziął, zrobił te klapkarty, czy? A nie. On po prostu, oni użyli jakieś tam od jakiejś babki karty, nie? Aha, to ciekawe, nie? No i tyle, no bo babka mu powiedziała, no bez sensu, ty będziesz płacił 110 euro, jak możesz zapłacić 30. Tylko musisz mieć tę klapkartę, no. Fale, co my tam, zebraliśmy wszystko, począłem rekina zabić, nie? No. Ale muszę się napić. Ja muszę zjeść i się napić. Zjeść. Ło, jaka fala! Była taka fala, że zalała wszystko na dole, nie? Tak jakby było podsupić wszystko. No, dużo takich było. Ty często siedzisz na górze, to ty nie jest. Ja wiem, ja się, po prostu za wysokie progi dla mnie, żeby tam schodzić i patrzeć, co się dzieje. Dobra, gotowy jestem. No dobra, lecimy. Widzimy cię. Widzimy cię. Zróbmy tak, żeby nie wiedział, kogo atakować. Ale bądźmy blisko, żebyśmy mogli dziabnąć. No, tu. No, chodź. No, na mnie leci niby, ale może zmienić zdanie. Teraz na ciebie, teraz na mnie. Ła! No kurna. Ciebie też trafił? No, to krzyż kurwa. Rekin nas ograł w tym momencie. Na mnie leci. No, dwa razy go trafiłem. Płynie. A, zmienił zdanie. I nie dziabnąłem go, byłem za daleko. Możecie. No jeszcze mam. Chodź. Ale już powinien zginąć po swoim. No diabłem go. Nie wiem, co się stało, ale... O! Patrz na życie swoje. No ja wiem. No kin! Mam jeszcze mam. Chodź, zawracaj, nie ma czasu na zabawy. Mam cię! Już zbieraj. Co zbieraj? No tego, no scrap. Scrap zbieraj. Ale to ty masz ten. A ja, dać ci go, czy po prostu? Nie, aż. Ja pozbieram tego, ja zrobię ten water tank. Okej. Okay. Tylko czekaj, ten water tank u góry, nie? Ma być. No tylko ja na razie zbieram materiały. Ja bym go dał, a... Czyli tak to będziemy musieli połączyć z tymi, wiesz. Jak, ja wiem, ale daj go... Gdzie ty jesteś? Zcinam te drzewa. To ważna decyzja jest, chodź, musimy zdecydować. Moment. To za drzewa, to jest mango czy coś? Nie, banana. O, nie mieliśmy banana jeszcze. No coś ci upadło. Też daje, no banany, no miejsce. Też daje dużo drewna i dużo banana. No to będzie do soków jakieś. My jeszcze zapotrzebujemy plastik, robię to już jeszcze tam. No a ja sobie robię tą czekoladę w tym Dolce Gusto, jeszcze ci skupuję te takie posypki, takie wiesz, tak czekoladowe i jeszcze taką wiesz, i możesz sobie posypać też czekoladę, wiesz jak to fajne. Chcę kupić, musisz sobie kupić. Ja robię. Dobra, mam water tank i gdzie mówiłeś? Dobra, czekaj. Ja myślę, tylko właśnie jestem ciekaw jak ta rura dochodzi. A szkoda, że nie widzę. To jest duże. Duże? A nie zmieści się tu pomiędzy honeycombem i tym starym water purifierem? Zapomnij. Tak? Serio?
No to damy to tu, no. Serio? In, out. Ale ten do spryskiwaczy to trzeba poprowadzić wodą pewnie, tak mi się wydaje, nie? No tymi, tymi, co właśnie trzeba, żeby zrobić to? Spryskiwacze nie są takie skomplikowane, chyba tylko skrab trzeba mieć. Jak to teraz tym połączyć, nie? No rurą, no. No rurą, no. A rury... Skrab. Pizdu skrapa. No właśnie, skrab, skrab. Możesz iść... Masz hak, baw się. Miejsce nie mam na hak. A, no to wyrzuć, no właśnie. I tak muszę pozostawić rzeczy, bo miejsce nie mam. No, ale stąd będziemy mogli brać wodę, raczej tak, raczej tak. No dobra, no dobra, to mamy co? Czy mieliśmy... Mango wrzucić, jest taka rzadzówka też. Pizzu, pizzu. Fascynujące jak pizzu, zużyć to kur... Nie mam jeszcze, ja co ci jeszcze na tym rzucę. No ja już mam teraz pełne akurat. No tu już bateria na żółto się zrobiła. Będę przetapiał też te Vinegody, bo one będą też potrzebne. Tu ci się nie... Nie przetapia ci się ten Titanium. Musisz deski dać. No właśnie, nie mam desek. No dobra, też wezmę te co tu są. Odkuszasz sobie. Pięknie. Tylko brakuje nam rury, ale mam nadzieję, że da się rury przeprowadzić przez... Tak. Chyba teraz zaś desek mi brakuje, nie? Zasadziłeś te nowe już... Deski masz w tym. Ja widziałem, tam było... 20 desek było. Już wiesz, użyłem na ten, na żeby paliło się, nie? Deski na paliwo, co? Nie, w sensie, żeby się przetapiało. A. Już nic nie ma drewna. Dobra, no my musimy sobie spierdzielić. Aha, bo ty jeszcze skrab zbierasz, no tak. Skrab, 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 skrab. I chyba znam odcinkę, która jest... Wo, dużo desek. I dobrze. Ta muzyka jest całkiem fajna z tej kasety, powiem ci. Dwie godziny później będziemy... O panie, o panie. Zacząłem swoją też przygodę w The Forest. Samotnie. My god, jakie ja kurna miałem adventure na samym początku. Mówię, znalazłem takie, takie piękne miejsce, dosłownie trochę jak z filmu. Tak idziesz, jest to taka łąka i jedno drzewo stoi. Taka wiesz, tak nie ma nic wokół, tylko te jedno drzewo. Ja a wokół mówię, pięknie. Ale latałem. No właśnie. No na początku było pięknie. Bo to jest tak jakby łąka i to jest tak jakby taki klif, gdzie z trzech stron jest po prostu klif, nie ma nic, nie? I z jednej strony masz tylko wejście. Tylko na początku sobie myślałem, to świetnie. Nie mogą mnie zaatakować z trzech stron. Tylko z jednej w razie czego, nie? Tylko zapomniałem, że. A oni mnie mogą tam po prostu zablokować i mogę nie mieć jak uciec. I pierwsza noc po prostu była koszmarna, nie? Pięciu przyszło od razu pierwszej nocy. Ja nie zdążyłem nic postawić praktycznie, nic. I musiałem... Trzeba było pójść. Po co? Po katanę trzeba było pójść. Tak, no właśnie, to była pierwsza noc, panie. A i musiałem. Pamiętasz, że niektórzy tam mają tak, są tak zaprogramowani, że jak ich nie zaatakujesz, to oni ci nic nie zrobią. No to ja właśnie. No nie, ale potem już mnie zaatakowali. Wiesz, no. Nie, to jak oni cię zaatakują, ale wiesz, ci normalni, co niechoby mają ubrania, to oni ci nie zaatakują, jeżeli ty ich nie zaatakujesz. No on nie miał, on nie miał ubrań na sobie.
A, no to chwilę. No Oni mnie to... atakowali od razu, ja musiałem i dosłownie potem się skoczyłem z tego klifu. Tylko wiesz, no nie mogłem skoczyć na sam dół, więc tak się, wiesz, spadałem trochę i trochę się zatrzymywałem i oni robili to samo, nie? Ja myślałem, że oni nie skoczą, a oni centralnie na klifie ze mną. Water pipe. No. Teraz, gdzie to jest połączenie na dole? A, no właśnie, bardzo niefortunne miejsce, ale zostaw, na razie nie łącz, ja się tym zajmę potem. Bo tu jest, zobacz, widzisz co tu się dzieje, to będzie trzeba zmienić w ogóle. No. Na razie to zostaw, ja się potem tym zajmę, bo ja potem chcę od razu do spryskiwaczy. Ale to no to pierw podłączmy do tego na razie, żeby to już, bo tak musi się napełnić, to już się będzie napełniać. No niby tak, niby tak, ale to ja muszę te rury jakoś pozmieniać, czekaj, jak no to, dobra, mogę X... Tą górę wyrzuciłem te waterpipe. Dobra. Paliwo nie dociera do silników w tym momencie, na razie. Dobra. Może bokiem tu, tego tu nie, tu już nie musi to no być. No właśnie, kij z tym, kurna. To wywalę po prostu za ten. Okej, okay, czekaj, teraz tylko potrzebuję wziąć te rury. Show on! Teraz potrzebuję tylko więcej tych rur w tym problemie. No, góry były. A dałeś mi ten scrap czy coś? Nie, ja to już cały przerobiłem na water pipe. A. Okay. Tu masz. Okej. Okay. To jest water pipe 8. Okej, okay, dobra. Czekaj, muszę dokończyć najpierw tamtą, ale tamta jest inna, nie? Tam jest inna. Prosiłem mikrofon. Gdzie to kurna, jak ja się gubię w tym wszystkim? A, tu jest. Tu masz, okej. Okay. Scrap. Masz dwa scrapu? Nie. O, świetnie. O, paliwo możesz wziąć. A nie było tam na dole jeszcze coś, nic, nie? Nie, wszystko wziąłem. Kurwa, to jest problematyczne. No to nie możemy tego zrobić teraz. No ale wodę możesz podłączyć na górę już. No ale nie odpłyniemy wtedy. Jak nie odpłyniemy? A co, jak to teraz zmienisz? No właśnie nie połączysz tej rury, bo nie mamy rury. Wiesz, paliwo jeszcze jest do pełna. A ona w silniku są, tak? No okej. Okay. I guess. No dobra, połączę wodę. Boom. Teraz. No teraz właśnie pytanie, czy ja to. Do góry. Musi się dać. Okej. No i jeszcze raz. To muszę już chyba wejść do góry. Żebym wiedział, w którym miejscu. Nie widzisz mojego imienia? Tak. Czekaj, czy ty to zrobiłeś dosłownie idealnie? Ej, czy to nie przechodzi? Czekaj, usunę tą podłogę na chwilę. Czyli nie przechodzi, czyli będzie musiała być dużo. No, idealnie. Jesus. No ale... No do góry, no. No nie pokazuje się w ogóle, nie? A z góry nie możesz? No nie mogę właśnie. Tak. Czy my będziemy musieli to poprowadzić bokiem może... Czekaj. Mam jeszcze 5, więc mogę, dobra. Zniszczę tą podłogę na razie. To szkoda by było. Czemu się nie pokazuje? No, teraz się w powietrzu to pokazujesz? Powinno być w powietrzu. What the fuck? Na cholerę! Wpadłem do silniku! Co to jest? No, połączyło się, no. Tylko... No, usuń teraz ten jeden. No właśnie... Okej. Okay. I guess. I teraz zrób znowu te podłogi. A to nie, tu się nie da, tu się nie da, no. To będzie taka źle. A nie, czekaj, ja po prostu nie mam desek. Nie, ja mam, ale się nie da. Okej. Okay. Chyba, że... Nie, też nie. I to jest połączone, czyli teraz stąd powinienem móc... Mogę! Już jest. Jestem zachwycony, nie? Tylko ten design mnie tu teraz trochę mierzi.
Zawsze moglibyśmy tu coś jeszcze pierdzielnąć i takie ogrodzenie małe zrobić, że tu jest taki przemysł trochę. Żeby nie wpadać w to, co chwilę. To myślisz? Myślisz? Nie, bo to nie da się tak, nie da się tak zrobić. Można by tam... Wziąłem rurę zrobić tutaj. No ale to nie obrócisz tego, wiesz? No nie, to już niech jest tak, no bo to bez sensu będzie. I musiał znacznie więcej rur zużyć. A tu można no coś dać i takie choćby ogrodzenie tutaj delikatne zrobić. A co tam damy, to jeszcze nie wiem. Jest coś takiego jak recycler. Recycler? Dlaczego to było w kombajnie? Właśnie nie wiem. A tutaj trading post kręcę, to nie jest na nich potrzebne. Okej. Okay. Biofuel refinery możemy tu dać. A, no można by. Byłoby bliżej niby, nie? To jest tam mam. No, idealnie. Bym to tak czy inaczej jakoś ogrodził tą rurę. O, chociażby, nie tym wysokim, masz tą połówkę taką choćby? No. No i tym tą połówką to ogrodzić, no. No, ja tu już nie mogę, więc. Ale no git. Jest takie, o, że wiesz, o właśnie, podejście do tego. Do refinera. Podoba mi się. Podoba mi się, to wszystko ma jakiś sens w tym momencie. Ja myślę, że trzeba to napełnić. No tak, kokosami, nie? Kokosami. Kokosy. Nie, i ten honey też trzeba zrobić. Jar. Muszę coś było. Nar sprinklery może zrobić. Aha, skrapu nie ma. No właśnie. My mamy takie epizody, w których brakuje innych rzeczy w każdym epizodzie. Kiedyś były deski, teraz jest skrap. A titanium zawsze. O, weź wyjdź z tej lodówki, ja tu umieram z głodu. Stale w żółtej myśli. Zostaję i tak, odejdź. Bo bateria się wyczerpała, dobra, więc musimy zmienić. W wodę. W wodzie? W wodzie, no to ja to wezmę, wymienię. Ja sobie rybkę mam. No. Dupek jeszcze mamy. Dupek jeszcze mamy, proszę się nie martwić. No teraz jest... już można odpływać w sumie. No, ale nie jest... Aha, no tak, ale nie jesteśmy połączeni. Więc paliwa nam starczy na tyle, ile nam starczy. Nie trzeba tam nigdzie odbijać? Nie trzeba. Naprawdę coraz bardziej podoba mi się ten statek, nie? No i to jest teraz cudowne, że ja sobie biorę stąd wodę i podlewam te pizzy, Boże. A w przyszłości jeszcze będzie spryskiwać, nie? Jezus. Ale pizzy i tak będzie musiał posadzić. No, z czegoś zupę muszę robić. A tam już ciśniesz to, ja ciśniesz kolejne paliwko. No właśnie, ja sztuka, jak się robiło te... Jary cholerne. A, no jak się robiło? To jednak nie, to nie był drinking glass. To szkło? O, nie? Kło. Mali? Nie. No miód, no. Co to kurna było? Sam się zastanawiam, nie? No honey, honeycomb plus glass.
No ale w której kategorii? Resources, to jest ta śrubka. Szhani zrobisz, tak? Jesus. No i to mi się podoba. Dał się drugie krzesło, kur... Gadni co? Co? Bo tego rację? Cóż takiego? Odpakuj! Kolejna flaga. O! Taka silna? Ja mam kukos. Są bardzo fajne. Pięknie, podoba mi się. Dobra, potrzebujemy dużo rzeczy. O, powiedzmy, że drzewka są. Pięknie. To są cały czas. Ja myślę, że jeszcze nawet dwa... Nie, co to się stało? Ja myślałem, że mieliśmy cztery te drzewka. W sensie osiem. Mieliśmy? Nie. Musimy mieć w takim razie. Dużo kokonatów. Dużo kokosów. A, tu jedno mango drzewo, ja? Więc... What? The fuck? Zobaczyłeś, nie? No. Mieliśmy to? Nie wydaje mi się. Jakaś dziwna ta wyspa, nie? No. The fuck? Dużo, cholernie wysoka. No cholernie wysoka, ja nie kojarzę, chociaż no może, nie wiem. Zdaje mi się, że to byliśmy właśnie. A takiej wysokiej to jeszcze nie. No nie wydaje mi się. Chyba serio brakuje mi seedsów, kurwa, nie mamy seedsów? Może w lodówce są. No nie za bardzo, jak mam być, Jerry. To cokolwiek weź. Cokolwiek, jajko tam ma. No dobra, z mango system. Zawsze coś. Być gotowy do kotwicy. A, powiedz kiedy. Anchor down. Jeszcze. Moment lag. Odpłyń, gdzieś gdzie idzie wyjść. Będzie już. Okej. Okay. Fajnie. Fajne wyjście, podoba mi się. A silniki, no tak. Szybkośmy to podpłynęli. Nic samo. Już nie męczcie się, silniki. No, metal detektor w łapę. Już daj mi chwilę. I weź sobie najlepiej broń jakąś. Widziałem, że tam są jakieś te... Broń? No nie. A, moja maszetę musiałem sobie zrobić nową. Maszetę bym sobie musiał. Skarpów. Serio? No. Gdzie jest kurna ta maszeta? Jak jest? Na górze może być, może być fajne rzeczy. Ja pierdzielę, jednego skrapu brakuje. To w ogóle jest dobre, że... No. Masz skrap w tym. Ja przy okazji też mam jeden skrap. Masz dwa skrapy w tym. A, idę. Że jak już jest zabudowane te tutaj, to tak nie atakuje. No, właśnie to jest dobre, nie? To był najgorszy problem. Bicówka widzę, że gotowa. Bicówki najlepiej pasują bic. Geometering. I can do it. Okej. Jestem gotowy!
Dobrze. Metal detektor, w łapę. O, daleko nie będzie. Nie? Gdzie? Już? Idę do ciebie. Tutaj! Fajna to plaża, nie? No, czy gdzie tu? No tu. No tu. O, aż bym poskoczył. Mi się teraz skończy ten. No. Co to jest? Moment, mi się skończyła. A. Ta. Metalinga, dobra. A ja muszę iść po wodę, no. A się przekazywali. Wszyscy muszą wrócić. Szczęście metalingę tu jeszcze mamy. Ale skrapu było 4. Więc dobrze. W wodzie to się najszybciej te baterie będą kończyć. No. A my ogólnie musimy cały czas myśleć o tych rurach jakby co, nie? No. Cooking? Co to jest cooking tables? To jest juicer. Gdzie te rury zaś były? No. Czego trzeba do zrobienia rury? Zgadnij. Kochanego skrap. Dobra, jest ten... Nie ma duży band. Szukam, czy jeszcze coś mogę odkryć. Ale nic mi metal detektor nie pokazuje póki co. Póki co, ty już na wyspie jesteś? No ja idę. Idę w głąb. Idę w głąb. O! O! Nie wiem, znaczy strzelam, że to jest coś, co może mnie zaatakować. Wygląda jak dzik na dłuższych łapach. Ja cię zaatakuję. Mnie zaatakuje. Też tak myślę. Poszłeś w lewo i do góry, tak? Tak. Patrzę, czy te drzewa można by ciachnąć? Można by? Nie, tu byś potrzebował jakiejś piły mechanicznej. Chyba jestem. Jesteś? Wiesz, gdzie jesteś? Wiesz, gdzie jesteś? Jestem. No, już leci! Widziałeś to wcześniej? O, to mnie przeniosło, widziałeś to? Tam był większy. To jest bardzo śmieszne. Pomocy! Oh my god, ale to było straszne, jak on cię tak przenosi, tak by cię nadział na siebie. Masakra. Trzeba by wejść do góry. Jakoś, czy się da. Bo tam na górze po prostu się tak. Tak, na pewno. Tylko tam widzę drzewa, no do ścięcia, tak mi się... Tak mi się gzdo. A, dobra, ja idę tam zobaczyć, czy te drzewa da się ściąć, bo w sumie go tu zabiliśmy, więc jest okej. No, coś to jakieś drzewa są. A ty to poszedłeś. Ja spadłem, chciałem przejść do góry, ale... To się da ściąć? A, tak się chyba nie da ściąć. Palmy się da ściąć, zobacz, te palmy są do ścięcia. Okej. O, ale tu może być trochę tych drzew, ja idę tam za tymi drzewami. Ty wiesz, jak tam wejść? Właśnie nie. Chyba tędy pewnie. No to idź tam, ja tu na dole zetnę. No ja idę po prostu po kolei, będę ścinał tak, jak tu są te drzewa. To jest dobra, też polpa. Okej. Chyba było dużo drzewa, jakbyśmy mogli ścinać te ogromne. To chyba nie tędy jednak. Dole jest dużo. Chociaż się wspinam. Jakimś cudem. Skakuj. Jak jebnę teraz na Zol, to będzie po mnie. Zaniosę cię do łóżka. Jezus Maria, gdzie ja wschodzę? No, skakuj. Nie wiem, gdzie ja idę. Idę po tej ścianie. Oh my god. Oh my god. No jestem tak blisko góry, a tak daleko. O, spadłem. Wow, jestem wysoko. Jest okej. Noc się zrobiła. Trochę się boję, że mnie coś tutaj atakuje znowu. Właśnie metal detektor. No. Okej.
Metal detektor niestety niczego nie wykrywa. O, Jesus! Ty tam jesteś, widziałeś, że cię coś atakuje? No właśnie, że ruszyłeś w idealnym momencie, nie? No. A no. Dobrze, było dużo rzeczy. Kłody, nie da się ściąć kłody, nie? A ja tam widzę drzewa do ścięcia na samej górze, Mariusz. No to pewnie da się tam dojść. Powiem ci jedno, uważaj na ptaka. No ja wiem, ale jak można się obronić przed nim, tu nie ma gdzie się skryć. A, tu jesteś. O! No i co, głupi ptaku? O, tu jest się gdzie skryć. Ile desek? No już też trochę zebrałem. Mam... A czy myśmy obeszli tą wyspę dookoła? Serio? Tak, mam 55 desek. Dobra, my musimy pomyśleć, jak tam wejść do góry. A jak my mamy tam wejść do góry? No tu musi się dać wejść. A nie. Czyżby? A nie? Nie, bo widzę, ta skała jest taka pochylona, no ale... Czyżby? Może? Może? Co tam się świeci u góry? Idę, moment, ja mu tylko jedzenie i picie wezmę. Okej, luzik. A tu jest... Cholernie niebezpiecznie! Nie wydaje mi się, że to tędy się wchodzi. Wróć na statek i zostaw te swoje wszystkie deski, czy co tam zostawiłeś. Zostaw deski, bo to dla bezpieczeństwa, wiesz. Okej. Okej, więc. Wydawało mi się, że coś widziałem, że tam się coś świeciło u góry, ale... Może było. Dobrze się świeciło. Powiem mi się. Oj. O, żeś rzucił mięso, rzucił żeś mięso. Nie, tylko jedno, no. Tego nie trzeba. Dobra, czy to... Ja sobie wezmę jedno zupę. No nie, no deski w zasadzie... No, no, w sumie to idę, tak. No, mi się może stać. Wyginać? Ty mnie zabierzesz do łóżka. Ale ja idę z tobą. Nie wiem. Nie wiem. A musimy... No to nie, mi się wydaje, że tamtędy nie wejdziesz, wiesz? Tak mi się gzdo, że tamtędy nie wejdziesz. A ja tu spróbuj na lewo. Dobra, tu gdzieś wszedłem, wyżej trochę. Ale... Gdzie dalej? No właśnie. Okej. Okej. No doszedłem tu, gdzie się ten kamień opierał. Tak, upodły. Ptak nas tu będzie wkurzał. No w sumie idę do góry, ej. Podążasz za mną? Nie, próbuję inną drogą. Mnie ptak atakuje, ale jest głupi. No ja tu mam takie wzniesienie idealne, że sobie idę powoli. Chyba idę tą samą drogą? Okej, okay, może jednak nie? Chociaż? Ja idę taką drogą znów. Wydaje mi się, że tam jest ten sklep u góry, czy coś. Kurwa mać. A, to tu, no to tu, co to jest? Ptak! Dobra, tu musimy wejść na to, teraz się strzegam, no. Very well. Widzisz, gdzie domyślamy? Ty! Ty! Jakaś lama! No, ten sklep tu jest, no. Kurwa, musimy się ukryć, bo ja pierdzielę, albo uciekać tego ptaka w jakiś sposób. Tu jest lama w ogóle. Się ruszaj, ruszaj. Jestem ptak. Leci dalej? To nie mamy pewnie do tego sklepu nic, chociaż można by, może wartałoby sprawdzić.
Ale znalazłem skrzynię. Która jest metal ingot, szklanki i dwa bolty. No ptak tu Ale super. wlatuje. Mango. Widzisz tego ptaka tutaj gdzieś? No, obecnie nie. Co to jest? Red berries? Okej. Okej. Drzewo dość. O, mi Ty trafił. podły ptaku, on tu lata tak nisko, że można by go ściąć normalnie siekierą. Nie będę obserwował i zaraz kurna. Zaraz będzie po mnie. Na razie jest skupiony pewnie na mnie. Ha! Nie trafiłeś! You fool! Nie ma gdzie się skryć w tym problem, wiesz? No. Co jest w tym sklepie? To co wtedy? Ale Lipa jest jest. wardrobe i kompas. Dobra, stąd już mam schodzić, nie? Ale nie tędy chyba. Drewna to już wszystkie stąd zrobiłem. Jeszcze miałem 24, to teraz co drewna to mamy sporo. Jeszcze ty masz pewnie drewno, nie? Ja mam drewno, no. Widzę cię, o, nie tędy, nie tędy. No, ale to na pewno nie jest wyspa, która, na której byliśmy wcześniej. Nie. Nie trafił. Lama. No, szkoda, że nie mamy tego. Czekaj! Czekaj! Ach. Gdybym tylko miał skrap. Mógłbym zrobić net launcher. Tak poluję na ciebie. Tam się da gdzieś dalej iść też, nie chcę nic mówić. Widziałeś to? Idź, szukaj. No i co? No i co? No i co? Ty ptak się tu normalnie, wiesz, i czeka, żeby zrzucić, żeby... No i co? Głupi ptaku. Nie potrafisz. Nic nie potrafisz. No, tu się da dalej... No okej, okay. Dalej gdzieś idę. No gdzie ja idę? Wszystko ślepy zaułek. Seria. To jest tylko ślepy zaułek. Ja straciłem czas, bez sensu. Ja mogę skoczyć do wody? No to by było bez sensu. A może nie byłoby bez sensu. O, udało się ci z... To było trochę niebezpieczne. Teraz muszę tylko obejść wyspę. Teraz tylko muszę obejść wyspę. Dotratwę. W sumie nie użyłem metal detektora u góry. To był mój błąd. To był mój błąd. Poza kolejna na dole, jakby kto chciał. Ja by kto nie chciał? To sobie będzie liczyć. Hasej se, hasej se. Pany ptak dalej lata. Jest ta tratwa! Tutaj jest. A to inny ptak. Jestem, wróciłem do Techno House'u. Czyli nazbieraliśmy skrapu na rury? Kapu? Nie. No, odpływam stąd jak najszybciej. Już mi się tu nie podoba. A byłeś pod wodą? Nie. Nie. No właśnie, ja widzę skrap. Ale to jest reki.
Masz hak, co? Masz hak pewnie. No mam. Musimy było z rekinem. Okej. Okay. Jest wyjść. Rekin podejdź. Podejdź no. Tylko jak zabiję rekina, no to ty od razu, nie? Ty od razu. Ja sobie muszę zaraz... Tutaj pod silnikami to tak, jest, tak to jest nawala. Lepszy dźwięk pod wodą. Większy bas. Pod silnikami to tak no. Większy bas napierdala. Leci. Widzę. Kurna, nie mogłem go, bo ja nie wiedziałem, gdzie ty jesteś. On zmienił kierunek w ostatnim momencie. A skrab jest centralnie pod nami. Podpuń, panie. Teraz wyłącznie skończę. Gacza. Mi się włócznia skończyła, więc... To ci się skończyła? Włócznia? Włócznia. Dzida ci się skończyła? No, już prawie go mam, tylko że... Zaczynam wydawać dźwięki takie. Zatrzymałem go centralnie przed swoją twarzą. Dobra, idę rzucić coś na grilla. Mój Boże, ten nasz wycieczkowiec, co? Ten nasz... Gdzieś tu wywalił. Ro, Shark Meat, hopie. Co? Tyle A... miejsca, żeś zostawił. O, to się nie zmieściło. Jezus, weź to kurna, ja myślałem, że to wziąłem. Jorzek myślał, że ja to wziął, a ja tego nie wziąłem. Grzech karalny. Rzuć to na... O, bateria się skończyła. Zdziwiony. Dlatego się nic nie piecze. Zaraz wymienimy. Powinna być pełna przy tym. A jest? Podoba mi się ten system ładowania baterii. To jest coś. Dobra, skrap już wzięty. Cały możemy odpalać. Rzuć na grilla potem, rzuć. Od razu. Już. Bo ty pewnie włączyłeś, a tam przecież się nie da płynąć. O mój Boże. Obawiam się. Będziemy musieli wycofać. Okej. Okay. I możesz do przodu. Pięknie. Very nice. Ty się teraz tym paliwem zajmij. Co z paliwem? No. Rury? A gdzie masz ten? Gdzie masz ten skrap? Boże, to... Czy nigdy nie miałem tyle skrapu przy sobie? Całe 12. Dużo? Wiem tą przemysłową część. Dobra, jesteśmy podłączeni. Widzę, że tank jest pełny. Mięska rzuci... Jezu, jak ten grill wygląda teraz z tymi wszystkimi mięskami. Mój Boże. Woda, właśnie woda.
pić. Woda, właśnie woda. Wiesz co jest krab? Ta, ta, masz to. Rzucił skrab, zamknął drzwi. To przypadek. Jak to się stało? Pochwiał. Masz. Masz, teraz pracuję, nie widzisz. Okej, okay. Nie wiem, co się stało z mięsem. A nie, jest tutaj, co? Jak kurwa się tak... już wychodzę. A tu mamy wodę. Ja nie wiedziałem, że ten water tank jest taki duży. Co to jest? Co to jest? Czemu solid wooden floor? Is... Nie, to jest wygląd. I don't need it. O, to będzie świetny pomysł. O mój Boże, ja mam świetny. Chociaż nie, nie, to głupi pomysł. Nie, będzie świetny pomysł, a nie głupi pomysł. Ale nie będę ci mówił, jaki ja miałem pomysł, wiesz? Ja ci nie będę mówił. Okej. 3, 2, a... Są to takie zielone. Albo solid half wooden wall. Niby wygląda by ładniej. Ale zabiera więcej desek. Ja się na to nie zgadzam. Okej. Okay. I to koniec moich desek, ale już mniej więcej z prawej strony możesz zobaczyć sobie, jak mój balkonik wygląda. O, głośne te silniki. Dobra, kokosów wrzucimy trochę do... Do tego pierdolnika. Requires honey. Honey, du. No chyba sztorm, co? No. Napierdziela deszczem. Podoba mi się te zasłonki nowe. Mariusz, chodź co do mojego pokoju zobaczyć. Już idę. Ja nawet nie wiedziałem, że to masz swój pokój. Myślałem, że jesteś bezpokojowy. Nie, teraz zbiłem, ale zobacz. O mój Boże. Zajebisty kącik. Ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Jezus. No to porozmawiałem, no. My to wyglądamy jak już po dwóch drinkach przynajmniej. Po pięciu, kurwa. Wiesz, te sprawy. Ale przyjemnie, kurwa.
Nie, trzeba ci przyznać, kurde. Fajny taki kominek, ile ten kominek? Ile za ten kominek pan sobie życzy? Fajnie, 2 skrapy. Kurna. Jak zwykle. Nie no, seryjnie. Ale seryjnie, ile? Gdzie ten kominek jest? Gdzie on się robi? Gdzie on się robi? Ja mam rzeczy, tylko 2 skrapy potrzeba. Nie, z tym jest problem właśnie. I powiedzcie, gdzie on jest? On jest w dekoracjach. Dekorujesz? O, jest, faktycznie. No, 2 skrapy. No, ja nawet desek nie mam. Nie mamy skrapu. Dobra, no nie mamy skrapu. No, nie mamy skrapu. Popatrzę, czy coś się nie zebrało. Do magazynu też trzeba by zrobić drzwi, żeby się tak nie myliło, bo myślę, że tam się chodzi. O, dobra. W ogóle się nie zbierasz skrap w te siatki. Skrap nie. Jezus, kurna. Co tam puka ktoś u góry? Nie, prawca. Ja za to mam deski. Żeby dobudować wszystko, co chcę. Deski. Znaczy, potrzebujesz deski? No właśnie, będziesz mógł sobie zobaczyć już, jak balkonie wygląda teraz. Nie. Wykończam. Myślę nad... Chyba będę zrobię sobie też schody, które poprowadzą mnie prosto do... ...teru. To mi się wydaje. Tylko się pier... Napierdziela tym powietrzem tutaj. Jest drabina, nawet nie wiedziałem. Jest. Żeby drabiny użyć? Wyspa na lewo. Idę. Już zakręcam. Ale fala. I co, muszę przejść? Powiedz mi kiedy? Spokojnie, będę... Powidzę plażę tam po lewej, więc... Zrobię tak, żeby statek był... Żeby wyspa była po naszej prawej. Jeszcze trochę, spokojnie. Skrapu. Dwa rąby i dwa metalingoty. Do czego? Do broni. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Teraz prawie, no już. Pięknie, idealnie. Pięknie, idealnie, fantastycznie. Mariusz. No? Ty na dole dałeś więcej fuel pipe'ów, czy one już były? Dodałem? Te rury do paliwa. Nie. Też w sensie ja je, no, połączyłem, no. Tu jest 5 rur do paliwa. To jest czym? Ile jest? To jest nasza postrzegawczość po prostu. No, ale... No. A ja nie miałem wiedzieć. Ale nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. A, zaraz sobie zrobię czekuczyno z tego Jezus,
To techno ci przeszkadza? Nie, fale. Ja potrzebuję nailsy. A do czego? Chyba, że... Nie, ja stoję na wyspie i patrzę, jak ten statek się buja, to wiesz, się nie wiem robić. Ano. Jego nailsy, No. Masz tam jakiś skrab gdzieś, jest tam jakaś kurna... Ani jeden. Znaczy jest pod wodą, no ale trzeba się zabić tego, a nie on. Masz shovel? Shovel mam. No dawaj. Skajcy sobie do wody? Nie wiem, właśnie. What the fuck? Tutaj. Tutaj? Oho. Weź, powiedz mi, że tam jest skrab. Nie. Jeden skrab, jeden titanium, jeden metalor. Znaczy dwa metalory. Jeden skrab mnie nie urządza. Ja mam dwa obecnie, no. Będę zbierał. Tutaj. Daj mi dwa skrapu. Do czego ci? Schody. Albo... Chyba, że... Dobra. Chyba, że dobra. Rekin. Rekin tam jest. Tam jest rekin. Muszę dopiero gadać jak kupimy. Rekin tam jest. Panie, tam jest rekin. Pięknie. Jakiego są potrzebne cholerne nailsy? No. Życie. Życie, kurwa. Łóżko. Widziałeś już balkonik? Nie. Miałeś pan. No nie. Jeszcze o góry. Nie wiem, właśnie myślisz? No. Już miał jakieś zadaszenie przynajmniej. Spokojnie, bo to na to by zaś zużyliśmy. Zużylibyśmy dużo desek znowu na to. Jeszcze mamy dużo desek. No, trzeba nailsy. Mamy 32 deski.
Ja mam dyski, nie? Ja myślę jeszcze nad czymś innym. Chyba to schody jeszcze wyżej zrobić sobie. Dobra. A bo tu zebraliśmy wszystko na tej wyspie, czy jeszcze nie? Nie. Nie. Tu dopiero podpłynę? Aha, zebraliśmy jedną rzecz, no tak. Dobra, czekaj, ja idź tam zbieraj, a ja se ten, idę zrobić czekocinę na szybko, wiesz? Zbierać... Z rekinem? Pania, ja ci wyślę teraz zdjęcie. Smaka zrobię, nie? Jadę, ukradnę ci. Zajadłeś?
wyjadę, ukradnę ci jak to kawę. A, no. Radnie. Gdzie ja to prawie do Janusza wysłałem? No tak. Co to jest? Czekolada? No zobacz se to. Zobacz co to kurna. Wygląda jak kawa. No a to jest czekolada. Emar, przyjdź do mnie do pokoju. Mhm. Uwa, jeszcze taką piankę zrobił u góry. O, ty. Ubiłem się na klatce schodowej, czekaj. No ale mogłeś się chociaż rozebrać. No po co? Hmm. Jak to wygląda, jak ty powiedziesz? No, będzie ciekawe, tak. To fajnie? To wygląda jakbyś tylko dupę zamoczył. A no. Jeszcze patrz się w sufit. Jeszcze czekoladę piję. Fajnie tu masz, fajnie. Nie, naprawdę, no. U mnie ja będę dopiero robił swój pokój, no. Ale ładnie. Do magazynu trzeba drzwi zrobić, no ale skoro nie ma... Nie ma nails. No nie ma. Myślę, że właśnie nie chodziło tak z panie miejscowości. No jak chcesz. Do roboty. No ja też, ja też. Dobra panie, no to możemy tu zakończyć. Zakończymy tu.